Sovaque. Vem comer. Nie ma, podróż ciekawa. Przepraszam panowie. To jest skandal. Ma six pack na plecach. Głowa też ma odwrót. Głowa do tyłu, no. Odwróć, odwróć głowę. Idiota. Tak wygląda, że jakbyś był na emeryturze Hulkiem. Hulk na emeryturze, trochę wypłaszczony. No, w piżamie, nie? Ciasnawo. W sensie trochę mi tak jajca. Wiesz. Jak to było? Takie powiedzenie i mamy wtedy łapią za ten i cię podnoszą z kalesonami razem do góry. Co? No? Nie znam tych zabaw. Nie było coś takiego. No. To nieźle tam jest w domu. Pozdrawiamy. Co jeszcze robiliście? Panią Sandomierską. Co jeszcze robiliście w Radomiu? Co? Nie? Nie. To koniec zabaw. No. Podmuchaj, dawaj się. Ej, smuchi, kurwa, nie. Tam się pieści. Podnosisz godzinę. Tak. Żeby bakterie wskoczyły. Dzień dobry, mam dla pana paczkę. A nóż jest plastikowy? No, a nie, nie dałbyś wiary, co? No nie, zrobiłeś tak na 100% unik. Nie. Bardzo dobrze wygląda. Bierzemy kreslera, pakujemy te... No, czapkę, czapkę. O nie. I on zawsze tak wolno szedł, ale kurwa był przed wszystkimi. Ja jestem na baranach tego typa. Każdy by chciał być superbohaterem, ja jestem taki wyjątkowy pajac. Dobra. Bardzo mi się podobają barwy tego kostiumu i struktura jest tak narysowana. Serio, porządnie, nie jak taka bazarówka. Jak lata 80. A pokaż się w peruce. Robór. Co? O, tu nie zadziałało. Nie założę jej. Wyglądam jak Hulk. Tu nie zadziałało. Spróbuj. Ale ciekawa jestem. Pod nagranie dawaj. Zobaczcie, że słabo to wygląda. Uważajcie, bo jak się kurwi, to nas zajebie. Jaki słodziak. Ogólnie zajebiście to wygląda, ale to dla mnie. Ale to nie jest Hulk. Zostań w peruce. Dla mnie lepiej serio. Tak. No, kochany taki jesteś. Nie potrafią jeździć. Uściu, kurwa, bo cię rozczarpię. Ciężko mi się obrócić jest. Muszę tak, więc niestety bez maski muszę jechać. Dobra, jedziemy, dawajcie. Jedziemy. Siadajcie. Ale mam bąki, kurwa, przepraszam. Nie, weź robór. Wow. Ale tak, serio. Odpuszczą. Ale taki jak. Kurwa, jak ja. O, kurwa. Będzie jebać mój fotel. Blokowałem. Otwórz u siebie. Nie, nie jebie. O jak nie. Nie będzie jak po. Jest kolejny adres, podróż ciekawa. Przepraszam panowie. Ty mi mówisz, że ten Sejtan jest kurwa zdrowy? To nie był Sejtan, wiesz? Falafel tak właśnie wie. Mocno się pomylił, tak czuję. Wege falafel. Czuję, że mocno się pomylił. Tak? I potem prawie prosta droga. Szkoda, że tu się nie da przez ten. Ale dałoby się. W ciągu 20 minut jak będziemy, nie będzie problemu? Nie będzie. Dobra, dzięki. Dziękuję. Mówię będziemy, jak, będziemy, że my. Mówisz, no. A to o to chodzi, nie? My, nasza firma kurierska. No. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy jak na Szałwiową przyjadę do pana przed godziną 21, to czy to będzie problem? Z paczką? Patrz, adres dostawy Kaliskiego 11. Halo? I tam to też firma jest faktura. Tak. Daj te. A z jaką paczką? Paczka jest, kurier.
dany do faktury. Jeszcze raz, nie słyszę. Paczka od kuriera. Okej, no to przed 21 może być. Dobra, dzięki. A to nie był zamawiany do paczkomatu przypadkiem? Nie było. Mam tutaj doręczenie. A jaka ulica? Już czytam, już panu mówię. No jaka ulica, kurwa? A no dobrze, no to może pan być przed 21 dzisiaj. Dobra, dzięki wielkie. Myślicie, że ogarną? Tak. Halo? Tak, słucham. Ale bo ja tak będę dosłownie tak przed tą 21 tak jakieś 5-10 minut, więc... Dobra, wtedy... dobra. Okej, okay, dobra. Do widzenia. Do widzenia. To mówił Thanos, it's inevitable. Nie można teraz otworzyć okna. Za ciekawe waszej reakcji, ale nie wiem co się dzieje, nie wiem po czym dzisiaj. Nie wiem czemu tak jest dzisiaj. Jak to opiszecie widzom? Jak to śmierdzi, kurwa? Jakby się miało nos w dupie. Generalnie jest podkołdernik jadowity, to jest taki bąk, po którym możesz zejść. Ciekawe czy będziecie odurzeni. Ej, to jest to co robimy, trzeba zadbać o watch time dla widzów, no. Jedziemy rozwozić paczki, ja jestem Spider-Manem, a chłopaki Hulkami z horrorów postaciami. Poczekaj, ja tak pierdzę odkąd ubrałem kostium. O kurwa, mam wyrzutnię. Teraz zauważyłem. Widzisz? Ale i tak wolę ten koncept, nie wyrzutni, one są spoko, ale wolę ten koncept organicznej sieci z trylogii Ramiego. Bardzo mi się to podobało. No, fajne było. Jak Fortnite? Który levelek? 40. A co? Dobra, zejdźcie ze mnie. Ty zejdź z typa, kurwa. To nie ja jestem zły. To świat jest zły. Cytat z filmu o twoim ulubionym superbohaterze. Ant-Man? Pierdolina końska, man. Man. O Jezu, przy otwartym oknie to tak napierdala, że to jest skandal. To jest skandal. Czy wiedzieliście, że w utworze Parostatkiem Krzysztofa Krawczyka jest fragment, w którym on śpiewa śruba? A, dobrze, już chodzę. Dobra. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan Daniel? Paka tak. Z Woka Sklep. Proszę bardzo. Kurwa, chłopaki. Dzięki wielkie, ja pierdziele, nie spodziewałem się, naprawdę. Ja pierdziele. A ziomeczek gra teraz. Można zdjąć. Kurde, a ziomeczek gra teraz, będzie żałował i dobrze mu tak. Co gra? A w LOLa pewnie gra, kurde. A zajebiście, kurde, nie spodziewałem się, naprawdę. Co tam zamówiłeś? Energole. No Energole, a co innego, zajebisty smak, naprawdę. I co, gracie w LoL'a i Energol? Nie, ja w Diablo akurat. Ty w Resurrected grasz teraz? Nie, w trójeczkę. W trójeczkę, ale Resurrected kim też. Grasz? Bo jest 24 sezon cały czas. No, a to grasz trochę. No ja grałem mnichem, ty. Też grasz mnichem? Wiesz co, dzisiaj, ale kurde, w ogóle wanie mi styraliście, kurwa. Nie spodziewałem się. W ogóle od gry się oderwałem, w innym świecie jestem, nie? Nie żyję. Nie. A to ty zamówiłeś na paczkomat? Nie, na paczkomat. Ktoś zamówił na paczkomat i owca go wkręcił, że nie zrobił tego. I on uwierzył. To tutaj kolega w LoL'a. No. Tak, ale to ja też u was byłem tam kiedyś, tak abstrahując od gierek, na waszej siłowni, to jeszcze na starym magazynie tam. Co robiliście dzień otwarty. Tak. Na tych zawodach z wyciskania klatki. Raz chyba właśnie na siłkę poszliśmy, no. Ale nie poznałeś. Nie poznałem, w ogóle się nie spodziewałem, nie? Ale widać, dobra, że byłeś w gierkę wkręcony, bo dzwonię drugi raz. Halo, trochę takim tym, to no tak, jakbym cię wybijał właśnie z rytmu, no nie? No akurat tak skończyłem, nie? Halo. Dobra. Będziemy lecieć, bo się późno robi, a ze dwie. Nie no, chłopaczki, zdjęcie sobie zrobimy. Walimy, razem, no, walimy. Fajnie, że gracze. Diablo już za oknem, ciemno i chłodniej się robi. Chociaż jest ciepło dzisiaj, a już chłodniej, kiereczka. Cyk, fajnie. No i ja wyglądam, jakby mnie ktoś nosił na plecach, bo nie mogę w to uwierzyć. Że tak, jak trochę się skupisz, to trzeba tak. Się skupić, ale nie jest to zrobione tak, powiem ci, że od razu sprzedaję ten strój. Ale dosyć łatwo skumać, że to ty.
O! Tak? Jakbyś z cugu wrócił, kurwa, kokainowego z Mielna, ty. A komentowali ostatnio, że w końcu wyglądam, jakbym nie był w cugu, kurwa. W końcu, no tak. Że podjadłem. No, ale jeszcze wiesz. W ciągu, o, zużycie w ciągu. Zostało jeszcze, nie? Tak. Robor poszedł się odlać poprzez całą trasę. Waliłem te bąki i serio, strasznie mnie coś męczy. A tutaj była... Weź pokaż mi. Sprawdź, na czym siedziałem. Weź pokaż mi, myślę, że to serio. Nie, czapkę. Ja tego nie dotknę. On tą czapkę. On będzie chodził w tej czapce. Nie. Ale to by. Czekaj, patrz. Jeszcze otworzymy trochę od środka. Kurwa, do środka teraz, dawaj. Bo mnie zabije. I ludzie będą go widzieć w tej czapce potem na filmach. My. Na bank, kurwa, ale na bank. Czuję, że to chicken mango wisi, ty. No tak, no to nie był mój. Mój jebie jak woda z... Jak woda? Z żelazem, no. Woda jest bezwonna. Z żelazem woda, tą co mieliśmy na początku. Żadna kurwa woda, człowieku. Pierdolone szambo. Ale oduża. No, no, owca. Owca, nawet do, z głosem. Dobrze, że jest stereo. Dobrze, że jest stereo, bo będą słyszeli na lewej słuchawce, że to kurwa ty teraz, drugi raz. Poszedł, słyszysz, że aż podskoczyłem trochę. Wiesz, że mnie tak gaz podrzucił, ale jak jetpack. Wyobraźcie sobie, ile Robur ma teraz smrodu na tej tapicerce kurwa, całej. Pytanie, kurwa, w każdej zakamarce ma smród. Chciałem właśnie się... Zobaczymy, czym będziemy jeździć następnym razem. Zjeby. Coś czuję, że mnie ich. Będziemy z buta chodzić, tylko czapki załóżmy, bo zima idzie. Halo? Dobry wieczór, kurier, jestem pod bramą. Dobrze, to już wychodzę. Dobra. Siema, to jest grad. Konrad? Tak, tak. Witam. Siema. Siemanko. Siema, siema no. Siema, siema. Siema. O! Siema. Sorry, ja ledwo widzę w tej chwili. Zadzwoniłeś do mnie i ja tak mówię, rozłączyłeś się, ja tak mówię do kolegi, bo siedziałem z nim jeszcze przed studiami. Kurno, to chyba owca. I zadzwoniłem jeszcze raz do ciebie, co nie? No i się okazało, że to ty. Też mi powiedział, potwierdził, że to chyba ty. No i więc się domyślałem, wziąłem brata, bo też jesteśmy fanami, oglądamy wszystko. Mogło tak być, no owca przegosił mnie, został na Jankach. Obzwania resztę numerów. A, no dobra. Jak na przykład w niektórych odcinkach tak modulujesz głos. To się owca. Owca, no tak, nie ty. No dobra, dzięki. Kurde. Nie chcę was trzymać w niepewności. Dobra. Robur. Co? To byłeś ty? No to co? Jak? Dobra, Robur. Ale to nie jest kostium. Tylko ta szyja. To jest bestia. Szyję z tyłu. Ale jaki kon... Można kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Maćka Boruckiego i Igora Czławskiego. Tak jest. A bardziej. Co, skręciłeś się, że nie wybrałeś paczkomatu? Nie, właśnie najpierw tak, ale potem właśnie tak cię domyśliłem, że to chyba owca i no. Bo my mieliśmy takę, że ty mówisz, że był paczkomat, nie, a on, że nie. I ty tak okej. Okay. I miałeś w głowie, że widziałeś już nas kiedyś odcinek, że rozłożyliśmy paki? Tak. Widziałeś, no. Okej. Okay. I dlatego sobie tak, się zdało. No bo tak od 3 lat regularnie każdy odcinek, no to się zna już. Dzięki bardzo. Hejo. To nie to święto. O, trzeba. Dobry wieczór, czy to Mateusz? Czy mogę być z paczką do tak godziny 21:30? Tak. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Śmieszna głowa. Do dziurki w nosie. A kim jesteś? Poznałbyś mnie. A kim jesteś? Jestem nikim, randomem. Ten kurier. Dziękuję bardzo, bo tutaj muszę coś starszy mać ma trochę chorób. To ja syna paczuszka? Dziękuję, tak. Okej, okay, proszę pozdrowić syna w takim razie. Dziękuję bardzo. Cześć.
kostiumu. Ta maska wygląda jak ja nie mogę. Tak? Kurczę, staram sobie wyobrazić, że osoba, która nas nie zna, widzi Spidermana i Hulka z paczką. To pani się wystraszyła trochę. Ej, no co, ale no nie zawsze jest idealnie. W zeszłym roku mieliśmy na Halloween dwie paczki. Na pewno mało. Ej, dobra. Jeżeli oglądasz ten odcinek, daj znać w komentarzu na dole, że to ty byłeś, że to twoja mama odebrała. Tak, i przeproś mamę, nie? Tak. I pozdrów. Kurier, czy jak do 22 do pana paczkę dzisiaj dostarczy, to będzie ok? Ale to jest paczka skąd? To jest InPost. Tutaj mam zaznaczone przy odbiorze. Ale to jest tam spółka sklepu, czy...? Nie wiem, zaraz panu powiem. Tuka... z SPZO. WK spółka ZO. No dobrze, to tak. A może pan powiedzieć, czy ma pan dobry adres tam napisany? Już chwileczkę tylko. Przeminę. Warszawa. Tak, to jest okej, okay, to jest okej, okay, no. Dobrze. A to jeszcze raz, o której by pan był? Za 15 minut. Nie, to ja nie zdążę chyba dotrzeć, także... No ja mogę na pana poczekać, tak no, byłbym za 15-25 minut, no. Nie jestem teraz w mieszkaniu, także nie bardzo. No to ja będę musiał po prostu zawrócić i tą paczkę jutro pan dostarczyć. No to prosiłbym wtedy tak naprawdę dobra jakakolwiek godzina dzienna. No ale też no nie ukrywam, że fajnie było ją dostarczyć dzisiaj, no jakby pan mógł się wyrobić tak przez... za 22 minuty mi pokazuje teraz, wpisałem nawigację puławską. No nie, ciekawe jest. A pana nie ma na miejscu, rozumiem. Czy jest pan na miejscu? Proszę jakoś tam jutro po prostu ogarnąć. Okej, okay, a jakby dostarczyła ekipa WK tą paczkę? No nie. Okej, okay, bo już chyba poznałem. No byłoby fajnie, no. Czyli co, za 20 minut się widzimy? No nie mam. Sorry za tego debila, mordo. Czyli widzimy się za 20 minut. O kurde, dobra, wiesz co, nie, już dobra, bo też jest późno, nie chcę ci zajmować czasu, Kacper. Bo nagrywamy odcinek halloweenowy, ale jak cię nie ma w domu, no to trudno. Gdzie jesteś? Ja jestem na Wilanowie w tej chwili, także no nie, bo to jestem u koleżanki, także nie... Także u koleżanki? Bo nie szkoda. U koleżanki jesteś, to nie będziemy przeszkadzać jak coś, nie? Jak jesteś u koleżanki. Dobra, no to w takim razie ten. Dzięki i dużo siły. No dzięki. Ogień z kurwami. Ogień z kurwą. JTCNW. Pa, pa. No widzicie, nie. Tam czułem od początku rozmowy, że Kacper był w środku... Był w środku czegoś. O czym my mówimy teraz? Ogień z kurwą był w środku. Był po prostu w trakcie robienia jakiejś rzeczy, nie? Jak to? I go oderwaliśmy od tego. Może na przykład gotował ziemniaki. Ale jestem spełniony z tego względu, że spróbowaliśmy wszystkie paczki. Daliśmy z siebie wszystko. Próbowałem z całych sił, żeby dostarczyć tą paczkę, ale jest jakaś granica takiego zdrowego smaku i nie należy je przekraczać, więc no nie chciałem, wiesz, jeszcze być bardziej nachalnym niż teraz byłem i próbować mu tej paczki dostarczyć. To tylko paczka. Chociaż kurwa, on kreatynę zamówił. Zawracamy. Nagrałeś to? Nie. Szkoda. Raul powiedział, że nie robimy zakończenia, tylko idziemy grać w Diablo. Teraz on też będzie niemiły jak pączek. Tak, ja byłem niemiły parę razy, przepraszam, ale widzimy się w kolejnym odcinku pewnie z dostarczania paczek i może się uda właśnie na święta zrobić taki odcinek. No i do zobaczenia za rok, nasza tradycja to będzie właśnie takie dowożenie paczek, raz na rok przynajmniej. Rośnijcie, duzi. Zamykajcie drzwi i okno. Trzy paki. Nie otwierajcie drzwi. No zobacz, jak bardzo łatwo. Dzień dobry, kurier.
No wiadomo, tak, że było zamówienie, ale to powiedzmy, że ktoś wie więcej i też udaje kuriera. No. Ale autentycznie może tak zrobić. To jest moje kakao? Serio wymagało tego, może nie aż tak rytmicznie, ale musiałem tak zrobić.